Fallouta w trochę lepszej wersji. No i cóż, będziemy sobie w takim razie ogrywać. Nie najnowszą grę, natomiast bardzo przeze mnie lubianą. I co? I na tym myślę, że będzie pracowała tak jak powinna. Przyjmuję. Kogo? Dla wszystkich. Udało mi się odpalić Fallouta. W trochę większej rozdzielczości niż ostatnio. Działa. Zaraz wróci. Ustawiam. Jesteśmy na tym. Zrobimy sobie percepcję. Ona nie będzie rzucić. Inteligencja. To mnie nie będzie. To podbije wszystkie znaki. Zmniejszenie gimnazji. O. Niech będzie, że arg. Come in, chosen one. There are things you must know. The village is dying. The signs are everywhere. Withering crops. Umieramy. Dying Brahmin. Braminy padają. Sick children. Dzieci chorują. There is hope, however, a slim hope that few know of. The old discs speak of an item patrząc, jak ta gra wygląda, jak była robiona w 98 roku. It is said it can bring life to the wasteland. This will be your quest if you prove yourself worthy. For that proof, you must first journey to the Temple of Trials. If you survive, come back to me. We will talk more. Our life is in your hands, chosen one. Prove yourself. Find the Gek. Be our salvation. Teraz wrócę. Dobra. Zobaczmy, co tam mamy w ekwipunku. Mamy dzidę. To dzidę zakładamy oczywiście. No i co? Wchodzimy do świątyni. Idziemy zaciukiwać mrówki. Podbiegniemy sobie. I ciach mrówkę. I mrówki nie ma. I się wstrzymamy turę. Mrówka sobie do nas podejdzie. My sobie do mrówki też podejdziemy. I ciach mrówkę. I mrówki nie trafiliśmy, więc warto by było kawałek uciec. No to jeszcze raz pchamy mrówkę.
Ciała mrówki nie ma. Kończymy walkę. Zobaczmy, co tam jest w mrówce. W mrówce nic nie ma. Nic nie ma. To co? Idziemy sobie otworzyć drzwi. Ok, idziemy sobie tutaj. Tam mamy znowu dwie mrówki. Niech one nas zaatakują. Ok. Wtedy trochę łatwiej, bo podchodzą do nas. Mrówka nie trafiła, super. Podejdziemy sobie do niej te dwa kroki. Ale my trafiliśmy. Dobra, turę zakończymy. I cóż, poczekamy, aż mrówka podejdzie do nas. Jedną rzecz sobie w ustawieniach zmienię. Obraz walki. Obraz celów. Tak, żeby widzieć, gdzie mamy ten cel, bo inaczej ciężko się szukam, bo między ścianami. Tu nic nie. Tu coś mamy. To ściana. Proszek leczący, przyda się. Ok. Dobra, idziemy sobie w drugą stronę. Tu będziemy mieli skorpiona. Niech sobie skorpion do nas podejdzie. O! I wtedy my dziabniemy skorpiona i skorpion padnie. I możemy sobie poczekać. Dają nam 4 punkty akcji, więc sobie podwyższamy trochę obronę. Zamkniemy turę, poczekamy, bo ja wiem, że tu jest następny. Tura. No, o to chodziło, żeby wstrzymać, ale żeby do nas nie podszedł i nie zaatakował. Raz i dwa. I zaciukane. Możemy walkę skończyć. I możemy sobie zajrzeć, co tam jest w skorpionie. W skorpionie są... Bierzemy, sprzedamy. Nawet w pierwszych Falloutach zasada zbierania wszystkiego jest dość opłacalna. Później możemy wymienić to na fundusze, na różne... bronie i tego typu inne rzeczy sobie zakupić. Czy ja mam w ogóle lockpicka? No, trochę mam, ale nie za wiele. Zobaczymy. Mróweczka, nie, skorpionik. O jest, to sobie do niego podejdziemy. I co? Ciachniemy go. I oczywiście nie wcelujemy. Poczekamy turę, teraz on nas zaatakuje, jeszcze nie. No i prawie niosła poważne obrażenia, teraz nas ciapnie i nas zatruje. Co nie jest dla nas za zdrowe. Ale dalej mu się udało nas... Dobra, przejdziemy, nas ciapnie, nie trafi, dobra, super. Ale my też nie trafiamy. Zwłaszcza, że mamy tylko 50% szans. Dobra, ubiliśmy cholerę. Teraz popatrzmy. Zabierzemy sobie trzeci.
Dobra. Podchodzimy powoli. Widzę, że tam jest jeden. Chciałbym, żeby on zaczął, a nie ja. Wtedy jak podejdzie, to ja mogę go ciapać. Raz, dwa i zszedł. Dobra. Zakończymy turę. Drugi podejdzie. Ulegam zatruciu po raz drugi. Mocniejszemu zatruciu po prostu. 5, zostało nam 32 HP. Mojego nie mogę siepnąć. Tak. Dobra. Ubiliśmy. Ekwipunek. Chyba się trochę uleczymy. I będzie dobrze. Dobra. Co my tu mamy? Jakiegoś pana Zenka z drugą włócznią. Włócznia siła. A nasza. Dobra, zaraz sobie sprawdzimy, jak wyglądają stacy naszej. Pozbierajmy sobie. Tak. Tu nic nie ma, to idziemy stąd. Okej, drzwi zdają się być zamknięte, no to je zlockpikujemy. Otwórz. Jak się zdają zamknięte, zdają się być dalej zamknięte. Z tego co pamiętam, tutaj gdzieś powinien być dynamit. Spróbujemy drugi raz zlokalizować. Udało się. To otwieramy. I przechodzimy dalej. Pozbierajmy sobie to, co wypadło. Auć. Dobra. Przebiegniemy sobie tam. Spójrzmy w ekwipunek. Ma siłę 4, czyli jest dokładnie taka sama. Ta ma siłę 4, waży 3 funty. Dobra. Ale możemy sobie drugie założyć do rzucania. O, proszę bardzo. Mamy dużą. Tak. Możemy zrobić sobie rzut. Jak nie podejdzie za blisko, to sobie rzucimy. Tyk. O, i trafimy kulą w płat po prostu. Dobrze.
To cóż, odsuniemy się o 3 i poczekamy, co zrobią skorpiony. I cóż. Znowu spróbujemy rzucić. 32, no dobra. No nawet nie trafiłem. To się wstrzymamy. Niech one sobie podejdą do nas. No i co? Będziemy zaciukiwać tym, co mamy. Jeden zaciukany. To idziemy dalej. Tam podszedł. To dla mnie wygodniej. Trzymamy się. No, dostaliśmy strzała. Okej. Dobra. Walka zakończona. Weźmiemy sobie jego żądło, drugie żądło, a tu mamy skrzyneczkę, którą chętnie opróżnimy. Mamy proszek leczący. Dobra. Pochodźmy, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Ale tu już nic więcej ciekawego nie ma. Nie rozmawiaj z mrówką, debilu. Dobra. Ubić jedną mrówę. Ubić drugą mrówę. Prawie ubić drugą mrówę. Cofnąć się. Mrówa na szczęście nie trafiła. I my mrówy też nie trafiliśmy. No to się cofniemy o jeden. I mrówę ubiliśmy. Dobra. A teraz sobie poczekamy turę. Dobra, mrówa nie przyłazi. To wyjmiemy stąd sobie, co tam leży. W dzbanie mamy bombę. Proszę bardzo. Tak, mamy bombę w dzbanie. No podejdź, mrówa. Wredna mrówa. I nie ma mrówy. Koniec. Ekwipunek. Uleczmy się. Powrotem mamy 41. Dobra. Idziemy na atak na drugą mrówę. Znaczy drugą. Czwartą w sumie. Czy tam trzecią. I oczywiście nie wcelowaliśmy. Podejdźmy. Nie wcelowaliśmy. Nie wcelowaliśmy. Super. Ciach i ciach. Jedną wykończyliśmy. Teraz trzeba by było drugiej dopiec. Druga bardziej nam dopiekła niż my jej. No, ale w końcu się też udało. Dobra. Kończymy walkę. Tu nic nie ma, ale tu za to jest bardzo fajna skrzyneczka, którą sobie otworzymy. I cóż my tam mamy? Trochę łyżki. Dobra. To co, biegniemy tutaj. To była rzecz, którą pierwszy raz jak grałem, to po prostu ustawmy sobie 1,5 minuty. Ciach. I zostawmy.
I noga. Sprawiło mi to bardzo dużo problemów kiedyś, żeby to rozkminić. Czasem za długi czas, no ale wolę poczekać. Oj, proszę bardzo, zrobiło boom. I możemy przejść sobie przez zablokowane drzwiczki. Okej, teraz jesteśmy tu. Dobra, to sobie pójdziemy do góry. O, tam na końcu jest fajna skrzyneczka, która mi się podoba. I pewnie w niej mamy coś, co mi się przyda. Raz i dwa i zaciukany. Koniec walki. Hej, otwieraj. Weźmy sobie to. Tam drugi chodzi. To podejdziemy tak, żeby on podszedł do nas, a nie my do niego. Wyjmijmy sobie ze skrzynki, co tam jest. I mamy kolejne. Dobra, przebiegniemy. O to chodziło, żeby zaskoczył. Nie sięgnę, muszę podejść. Jak podejdę... To mi braknie. Ach. I dwa się odsunę. Ciach i pat. No i super. I kończymy walkę. I ciach. I ósmy. Do kolekcji. No to biegniemy sobie dalej. Tu będzie mrówa. Gdzieś w okolicy. No i dobrze, pamiętam. Jest i pani mrówa. Nawet dwie pani mrówy. To się cofniemy. Żeby pani mrówa... Zrobimy sobie turę. Niech pani mrówa do nas podejdzie. Nie będziemy do niej podchodzić. Tak. Dobra, pani mrówa trafiona. Tu sobie podejdziemy w drugą stronę, do drugiej pani mrówy. Jest i druga pani mrówa. Która? Raz. Dwa. Nie trafiliśmy, to się odsunąć, chociaż o jeden. Zostaliśmy w cir od mrówy. Raz, dwa i znowu nie dostaliśmy. Nie trafiliśmy. Dobra, zrobimy tak, że zrobimy mrówę z kopniaka. Jednego, drugiego. I nie mamy więcej. No to ciach. No i mrówa padła. I super. Dobra. Z mrów nic nie wygłębimy. Ale się możemy uleczyć, bo będziemy się jeszcze, z tego co pamiętam, musieli tłuc panem na pięści. Dobra, to idziemy na ostateczną próbę. Idziemy pogadać. Pozdrawiam cię, Narko.
Mam zaszczyt być twoją ostatnią przeszkodą. Aby kontynuować swoją misję, musisz pokonać mnie w walce bez użycia broni. Czy możemy zacząć? Jasne, zatańczmy. Doskonale, czy możemy zaczynać? To zaczynajmy. Gotowe. Trzeba mu złoić manto po prostu na samym tym. No dobrze. Robimy silne kopnięcie, nic nie dało. Drugie silne kopnięcie dostał. No i co? Odejdziemy kawałek. Dostaliśmy kopniaka. Dostaliśmy uderzenie. To teraz spróbujmy jego kopnąć. Nie udało się. To zróbmy uderzenie. Nie udało się. I się nie udało. No to się cofniemy. Dostaliśmy dwa uderzenia. Oddamy jedno uderzenie. Oddamy drugie uderzenie. I oddamy trzecie uderzenie. I nie trafimy. No trudno. No i dostaliśmy dwa razy po pysku. Mamy trochę mało życia, ale może. Wygląda na istotę lekką ranną. Dobra, to odejdźmy od niego o 3. Zbrojne ramię, a ja nic przy sobie nie mam. Ciach. No i dwa, muszę uciec. Dobra. Dostałem kopniaka. Może ja też spróbuję. Silne kopnięcie. I może z wycelowaniem w głowę. No, małe szanse na głowę. Ale w pierś. Ach, dostał. P4 odsuńmy. Będzie go mu trudniej nas dopaść. Dobra, spróbujmy w ten sposób. To robimy tak. Też nic. Dostaniemy w cir zaraz. Dobra, udało się. 2 HP zostało. Niewiele, bo niewiele. Ale zostało. To jest dobrze. Dobra, pozbieramy wszystkie swoje bety, które tu zostawiliśmy. Weźmy wszystko. Padamy stąd. Mam nadzieję, że trucizna nas nie zabije. No i zdobywamy piękny ciuszek wybrańca. Krypty numer 13. Dobra, zdobyliśmy poziom, przez co... Bidi, tu. Nie, gdzie biegniesz? Chodź tu. Dobra, jak się tu robiło poziom? A nie ekwipunkiem, tylko postacią. O, proszę bardzo, możemy sobie podbić. Dobrze. Walka wręcz. Na razie będzie mi potrzebna dość mocno. Sobie ją podbijemy. Rzucanie tak średnio na razie, ale to jest nasz główny perk, więc sobie go podbijemy. I ręczna broń palna to też się przyda. Okej. Okej. Pójdźmy sobie tutaj do domku. Poszukajmy jakiegoś znachora. Dzień dobry, panie znachor. Handel. Pohandlujmy trochę. A ty nie masz nic na handel. No to popatrzmy, oferta. Witam, dziecko przeznaczenia, ja mogę ci pomóc. W sumie nie możesz mi pomóc. Możesz mi powiedzieć dziękuję i do zobaczenia.
Ja potrzebuję kogoś, kto mnie uzdrowi. Ciach, dziecko przeznaczenia, jeżeli nie nauczysz się obchodzić lepiej z włócznią, skończysz jak kolacja dla gekonów. Mogę pokazać ci parę sztuczek. Na razie nie dzięki. Za chwilę pewnie, jak się trochę podleczę. Tu nic nie mam. Ty, pani bez cycka, ona tu. Podobno jesteś dzieckiem przeznaczenia, może teraz nasza wioska ma szansę na ocalenie. Czy możesz mi powiedzieć, gdzie znajdę proszek leczniczy? O tak, porozmawiaj z Hakuninem w północnej części wioski, on może ci pomóc. Dzięki, do widzenia. Jakby nie było, jestem trochę struty. Dobra. Pobiegnijmy sobie tu pogadać. No ty Mietek, dawaj. Dobra. Odpocznijmy sobie do pełnego wyleczenia. Ciach. Oj, proszę bardzo, teraz będzie mi łatwiej. Weźmiemy sobie dzidę. Bez dzidy mamy 1 na 5, tu mamy 13, 3 na 13, dobra. To chodźmy, sklepiemy roślinkę. Ale może zróbmy najpierw tak, zapisz grę, bo ja zapominam, w dzisiejszych czasach jest wszędzie autosave, a tutaj nie. Argo. I ciach, i mamy zapisaną grę. I sklepiemy roślinkę, albo ona sklepie nas, to się jeszcze okaże. Ciach. Chodzi przede wszystkim o zdobycie doświadczenia. Ale trzeba najpierw ją trafić. Ciach. Ciach. Nie trafiłem. Która? Staniemy czaska. Staniemy drugiego czaska. Najwyżej zaraz będziemy wiać. Tak, tak. No nie możemy trafić. Bomba. I co? 28 życia. Która? I ciach. I dalej nie mogę ubić roślinki. Jeszcze mnie powaliła. No, proszę państwa, tak to nie będziemy się bawić. Dobra, zaczynamy chyba zwiewać. Bo dostaję w cir od roślinki. Ach, Pip-Boy. Znowu odpoczniemy do pełnego wyleczenia. Bo jakżeby inaczej. Dostaliśmy w cir od roślinki.
To jest aż nieprawdopodobne. Popatrzmy. To ta, która odniosła poważne obrażenia. No dobra, to podbiegniemy. I spróbujemy drugi raz. Tura. Raz, dwa, nietrafiony i tura. Raz, no i padła. Dobra. Tak, to podchodzimy do drugiej. Robimy turę. Procent szans i nie trafiona. Ciach. Ciach i nie trafione. No po prostu nie wiem. Ciach i ciach. No dwa razy trafione. Dura. Ciach. I ciach. O, proszę bardzo. Teraz też. Prawie martwa. To jeszcze z dwa uderzenia i może padnie. O, i padła. I super. Proszę państwa. Dobra. Tu nic nie ma niestety. Droga też nic nie ma. Ale za to zdobyliśmy 270 punktów doświadczenia. Znowu się wyleczymy. Tu mamy jakiegoś Zenusia, co pewnie potrzebuje pomocy. Oni zazwyczaj potrzebują pomocy. Dobrze cię znowu widzieć, dziecko przeznaczenia. Jak mogę ci pomóc? A, tam idziemy do świątyni. Nie, nie chcę. Pragnę ponownie odwiedzić. Nie, witam. Cameronie, jesteś gotów na kolejny? Nie. Chcę się tylko przywitać. Na razie. Nie będziemy wracać do świątyni. Biegajmy sobie po domkach. Zobaczmy, co tu mają. To jest moja wiocha. Mój kwadrat. Gdzie jest ta cholerna myszka? Zobaczmy, co tu jest na pułach. Nic nie ma. Pusto. Wiocha umiera, braminy umierają, dzieci chorują. Tu nic nie ma. Co to jest? Rzadka roślina nadająca proszkowi jego niezwykłe właściwości. Dawaj. Idziemy pogadać z Zenonem. Czemu mi przeszkadzasz? Nie widzisz, że jestem zajęta? Nie widzę. To cię okradnę. Później najwyżej karma mi spadnie. Tu jakiś Zenuś sobie leży, stoi. Więc jesteś tutaj, dziecko przeznaczenia. Jak tam twoja misja? Muszę się za nią wziąć. Dobra. To co? Biegamy na dół? Nie, pójdziemy sobie najpierw w lewicę. Ciach, pójdziemy tu. Ej, dziecko przeznaczenia. Tępe dziecko przeznaczenia, które biegać nie potrafi. Dawaj, dawaj. Ciach, ciach. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Dobra. Tu jesteśmy w jakimś przytułku dla geków.
tego co pamiętam, geki są dość potężne. Więc pewnie zdałoby się podbiec je trochę od boku. Tak. Ej, panie Gek. Ja chcę z panem pogadać. Tak, dostaniesz pan raz. Dostaniesz pan drugi raz. Później się cofnę o raz, żebyś mnie nie dopadł. Nie trafił. Dobra. Się uchylił. I się znowu uchylił. Teraz znowu się cofnę. I może cię trafię. Nawet cię nie trafię. I dupa. To tura. Dostałem w pysk. Nawet dwa razy. A tylko raz trafił. Odniósł poważne obrażenia. Dobra. Tura. Ciach. Nietrafione. Nietrafione. Tura. To ciach, znowu nietrafione. I ciach, znowu nietrafione. No kurde mol, ślepyś. Ciach. I znowu nietrafiony. Tura. Prawie martwy. Ale mnie nażre. Esz, nie wstawaj. Walka. I jeszcze nie masz skóry, no. Cholera jasna. Ja się tu tyle narobił. Dobra, ale zrobimy jeden mek. Przełożymy sobie to tu. Bo wtedy mam możliwość mocnego uderzenia. Które jest troszeczkę mocniejsze. Tak. Dobra. Ale jak sobie tu podbiegnę, to znowu mogę zrobić do pełnego wyleczenia taki mały myczek. Można troszkę oszukać. Zapiszmy sobie nargę. Tak, nadpisane. Podejdźmy dwa. Dajmy strzała. Zmieńmy broń. Jeszcze przywalmy. I nie wcelowaliśmy ani razu. Bomba, tatuniu. Jeszcze dostaliśmy trzy w paszczę. Raz i dwa. I trafiliśmy. Dobra. Drugi mnie dopadł. I we dwóch mogą mi dać trochę radę. Ale jak łoić to najpierw jednego, żeby go ubić. Pojedyncze będziemy się przesuwać, wtedy będziemy dostawać może mniej w tir. Lecko ranny. Odnosi poważne obrażenia. Już trochę lepiej, ale mnie przewrócił. I jeszcze mnie w tiry sprawią. Czy ja w ekwipunku mam coś, co mnie leczy? Tyk, to jest antidotum. Antidotum mi tu nie pomoże. Rzadka roślina. Dobra, zrobimy tak, że ja sobie odbiegnę. Ach. Ile się da? Dojdziemy na 5. Będziemy tak pojedynczo atakować. Czemuś mnie dopadł?
Jakim cudem? Nie prostej musimy uciekać, wtedy mnie nie dopadną. Tak, tylko ja wcelować kurwa nie mogę. Au. Czy ty możesz Zenek wcelować? Dobra, jednego mniej. Bardziej gra strategiczna się robi niż... I mnie dopadnie? No pewnie. Tak. Tak. Prawie ubity, ale jeszcze wstał. Prawie martwy, prawie. Jeszcze raz muszę go pewnie trafić, ale najpierw trzeba trafić. Proszę bardzo. I boy. Odpocznij. Zamknij.
Jesteśmy w pełni wyleczeni. I w gekonach nic nie ma. To mnie trochę frustruje. Chyba w ogóle mamy jakąś misję później, z tego co mi się przypomina. Możemy komuś pomóc. Podejdziemy. I ciach. I tura. Dobra. Daliśmy. Ach. I się usunął. Ale my też. I się usunął, i się usunął. I dostaliśmy, i nie dostaliśmy. Ale on też dostał, i dostał. I zaciukaliśmy. Dobra, walka. Jak? Co tam jest? Tam nic nie ma. Podejdziemy sobie nie tak. Poczekamy, jak on dojdzie w drugą stronę. Tak. Podbiegniemy sobie do niego i ciach. Zrobimy na dwa uderzenia na wejściu. Raz, dwa. O, zamiast niego to siebie trafiłem. Bomba. On po prostu lebiega poziom tysięczny. Ciach. Ciach, dobra. Lekko ranny, mamy 40 życia jeszcze. Ciach. Ciach. No i co? 35. Au. 32. I nie trafiamy, i super. 25. Zaraz będzie trzeba zacząć hit and run robić. Jest prawie martwy. Zrobimy hit. Jeszcze raz zaryzykujemy. Dobra, opłaciło się. Ciach. Nic oczywiście w nim nie ma. Pibbo. Do pełnego wyleczenia. W razie jeszcze możemy sobie pozwolić na upływający czas. Zamknij. Dobra. Co ja chciałem zrobić? Nie wiem, co chciałem zrobić. Jest kaktus. Pamiętam, że gdzieś było coś. Dobra, później rozwiążemy to zadanie. Cofamy się do poprzedniej lokacji. Patrzmy, mieszkanie Carojo. Mieszkanka wioski. Tak, o co chodzi? Co ci jest, nie pamiętasz, gdzie są nasze tereny łowieckie? Są za namiotem Kahuina w północnej części wioski. Idziemy do północnej części wioski. Ciach.
Nic w tej wiosce nie ma. Co tu można zwerbować? Witaj dziecko, jak mogę ci pomóc w twoim zadaniu? W naszą wioskę, czy możesz mi powiedzieć, gdzie znajdę mniej więcej do... Dzięki ci i do zobaczenia. Dobra, moment. Musimy wrócić tam, skąd przyszliśmy. Tak. Patrzmy, co tu mamy? Tu nic nie mamy. Chyba nie coś mamy. Witaj, podobno jesteś dziecko przeznaczenia, miło bycie. Ja może gdzie znajduję troszkę. A, muszę już iść. Nara. Dobra, nic tu nie ma. Pójdźmy sobie tu. Ej, Zanek, biegnij. Ciam ciaram, ciam ciam ciaram ciam. Dzban. Nie ma nic w dzbanie, porozmawiajmy. You return the spirit of the dweller to the world and bring a smile to the soul of an old man in passing. For this I give you powders of healing. Remember, they fog the mind as they cleanse the body. And also will I mix the brock flower with the zander root together whenever you bring both to me. May your pathways be true and your heart follow suit. Look to the north, mogę znaleźć tę rzecz. And the way will be open. Dobra, dzięki. To pójdziemy tego psa jeszcze po. Psiok, gdzie ty jesteś? No i co, odrodziły mi się te? To Gekon. No nie mogę. Przecież dopiero co ubiłem te Gekony. Ej, Gekon, ona tu. W sumie dobrze, więcej XP. Experience'a. Lepiej. Kurka. Ciachcie, ciachcie. Kurka. A i dostaję w ciry. Ciachcie. Ciachcie. Dobra, lekka. Raz i dwa. I turka. I turka. Jakieś wytrzymalsze. Turka. Turka. Au. To już bolało. Prawie martwy. I martwy. Kończymy walkę. Pewnie w nim nic nie ma. To się trochę cofniemy. Znowu się przeleczymy do pełnego. Proszę bardzo, podbiegniemy sobie do tamtego geka.
Raz, dwa, trzy, ciach. I pach. Jeden. Pach nietrafiony. Dostałem pysk. Pach i zdech. Jej! Że poszło. Co tam mamy? Nic nie mamy. Dobra, biegniemy po psa. Ej, psies! Au. Debilu. Hello, pies. Au, au, chodź. Hello, pies, dawaj, dawaj. Biegamy stąd. Chodź. Hał, hał, uratujemy psia. Pry, pry, pry. Psa uratowaliśmy. Tu, 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 tu. Smoke, dzięki ci, Smoke jest niedobrym psem. Proszę cię bardzo, ale punkty doświadczenia przynajmniej mi dałeś. I to jest okej. Dobra. Ty, elo, Mietek, Mietek. Ty, znachor Mietek, tu będzie znachor Mietek. Nie pamiętam, czy on mi zadania przypadkiem nie nadaje. Znachor Mietek. My garden is well. How is yours? The pleasure of these words fills me. Alas, the gods whisper for my ear. Nara w takim razie, nie pomogłeś za wiele. To co, spadamy stąd. Idziemy do następnej lokalizacji. Matko, ile ta gra człowiekowi zjadła kiedyś czasu? Halo? Strażnik mostu? Halo? Witaj, dziecko przeznaczenia. Wyruszasz, by odnaleźć Geka. Tak, lecz zanim pójdę, chcę zadać kilka pytań. Jeszcze nie... rozejrzeć po okolicy, tak, ale zastanawia mnie, twoja włócznia wygląda trochę nietypowo. O, ojciec nauczył mnie, jak uczynić ostrze silniejszym, daj mi kawałek krzemienia. Ono ostrze również twoją włócznię, przyda ci się na pustkowiach. Gdzie mogę znaleźć? Ma kawałek jest tak wredna, że nie sądzę, aby ktoś się o to pytał. Oczywiście wiedźma będzie chciała czegoś w zamian. Dzięki, do zobaczenia. Gdzie ta ciotka? Nie. Idziemy szukać jeszcze ciotki. To jesteś ciotka? Witaj, dziecko przeznaczenia, jak mogę ci pomóc? Czy możesz? Dzięki, do zobaczenia. Dobra, to idziemy jeszcze do Wiochy. Do Wiochy i pewnie tu będzie cioteczka. To jest wujaczek bardziej. Dziecko przeznaczenie, jeżeli się no przyszedł lepiej złóż się wykończy. Jasne. Dobra, zajmie to chwilę. Idziemy walczyć włócznią. Szybko się uczysz. Wygląda to, że nauczyłem się wszystkiego, co potrafię. Dzięki. Dobra. Czy ty jesteś moją cioteczką? Mieszkanka, to nie cioteczka. Tak. A może tu jest cioteczka? Congratulations. Tu jest cioteczka. You have survived the Temple of Trials. Are you ready for your quest? Then oczywiście. Take this flask. It is from the Holy Vault 13. Vic, a trader in Klamath, brought it to us. He may know where the vault is. You may also need some of what they call money. Here. I cannot help
much. So much has been lost from the long ago. Klamath is to the east. What do you need? Dobra, cioteczka. Why are you here? Pay attention. Find the what do you need. Dobra, to chyba nie była moja cioteczka. Zobaczmy, co tam w studni leży. Widzisz studnia. Napraw studnię. No, naprawiłem studnię. Dobra, widzę studnię. Idziemy tu w takim razie. Podbiegniemy, postaramy się z tą kobietą pogadać. No teraz co? O co chodzi? Dobrze wiesz, że mam mnóstwo rzeczy do zrobienia. Mnok powiedział. Wysłów się dziecko, że chcesz mieć trochę krzemienia. Mam, a ty chcesz go dostać, czy tak? No tak. No więc chyba 3 porcje uzdrowiającego proszku nadchodzą. Złe czasy i chcę się, no, niedobrze przygotować. Przynieś mi je, a pozwolę ci wziąć krzemień. Rusz się wreszcie. Tak jest, proszę pani. A czy ja mam już 3 worki, czy nie mam? Powiem się, że nie. Dalej marnujesz mój czas, bezużyteczność jest strzelnicza, jak to... A skąd tu ci wziąć 3 worki tego syfnika? I... Mam 2 worki. Trzeci pewnie gdzieś zakopale. Nic nie ma. A tu w dzbanie. Też nic nie ma. Na półce. Może stary pochował na półkach. Nie, może stara ma. A w wiadrze? Już nie ma. O, ale stary ma jakiś kuferek. Dawaj kuferek. O, proszę bardzo. Nie chciał się podzielić. Dawaj krzemień, para jędzo. Tak, oto ona. Dawaj to. No, cholera jedna. Dobra. Minimalna siła 2, 1 funt. Jak to zmienia moje 1 na 9? 1 na 5. No może niekoniecznie. Dobra, ale pójdziemy na ostrzymy sobie. Mok nam na oszczy nóż. Nie nóż, idę. Ekwipunek. I to mam zaoszczoną włócznię. Proszę bardzo. Zwykłą włócznię. I zaoszczoną włócznię. No dobra. To jak mamy wyjść sobie na most. O, i pójdziemy na mapę. Zanim pójdziemy na mapę, to zapiszemy. Zapisz grę. Proszę bardzo. Okej. Okay. No i co?
Jest godzina w pół do 11, to zakończymy przyjemność na dzisiaj. Po prostu będziemy grać następnym razem. To trzymajcie się. Hej, hej.